niezastąpiona, kiedy z wizytą wpadną niezapowiedziani goście. Za jej pomocą można wyczarować przeróżne sałatki, a nawet sos do potraw. Spróbujcie naszej uniwersalnej mieszanki warzywnej do słoików. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Piwniczki Chomika, takim już praktycznie jesiennym. Dzisiaj przygotujemy mieszankę warzywną uniwersalną do słoików, która może nam potem posłużyć jako baza do przeróżnych sałatek. Potrzebujemy 6 kg cukinii, 3 kg pomieszanej papryki kolorowej, 2 kg marchwi, 2 kg cebuli, a na zalewę 1,5 szklanki octu, 1,5 szklanki cukru, 1,5 szklanki oleju oraz 6 łyżek soli. Umytą, obraną i pokrojoną w średnią kostkę marchew wrzucam teraz do wrzątku i będę ją gotować przez 2 minuty. Ugotowaną marchewkę odcedziłam i odstawiłam do wystudzenia, natomiast w międzyczasie przygotowuję sobie zalewę, czyli zagotowuję ocet, olej, sól i cukier. Po zagotowaniu zalewę odstawię do przestudzenia. Do zimnej zalewy wrzucamy teraz wystudzoną marchewkę, cebulę posiekaną drobno, następnie paprykę umytą, pokrojoną w kostkę i pozbawioną pestek oraz cukinię obraną i pokrojoną w kostkę. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników garnek zamkniemy i odstawimy na 2 doby i co jakiś czas będziemy mieszać zawartość. Tak wyglądają nasze warzywa po 2 dobach. Widzimy, że puściły soki. Teraz możemy już nakładać je do słoików. Na dzisiaj wybrałam m.in. słoik w kształcie amforki z miejscem na etykietę, który ma pojemność 720 ml i dobrałam do nich zakrętki z warzywnym motywem. Słoiki napełnione mieszanką warzywną zakręcam dokładnie i teraz wystarczy je tylko zapasteryzować. Ja wybrałam metodę na mokro przy użyciu garnka ze specjalnym wkładem do pasteryzacji i moje słoiczki będą się pasteryzować przez 20 minut, a potem wyjmę je z wody i odstawię do wystudzenia. Uniwersalna mieszanka warzywna w słoikach wędruje teraz do naszej spiżarni. W sumie otrzymaliśmy około 11,5 litra tego przetworu. Będzie to idealna baza do sałatek i różnych zakąsek imprezowych. Po słoiki, zakrętki oraz inne artykuły do przetworów zapraszam Państwa do naszej hurtowni stacjonarnej w Gdowie oraz na stronę sklep.chomik.pl, a po najlepsze przepisy oraz sprawdzone porady na stronę piwniczkachomika.pl. Do zobaczenia w następnym odcinku.